Cześć, witajcie w kolejnej serii Atlasu Przekuć. Ostatnio materiały z tej serii pojawiają się rzadziej na moim kanale, a to dlatego, że powoli zbliżamy się do końca tej serii. Dzisiaj, po raz ostatni, przedstawię Wam przekucia możliwe do wykonania w rejonie twarzy. A w następnym filmie zobaczycie. Nie ma co przedłużać, nie? Zaczynamy! Cheeks, czyli po prostu policzki, to przekucia, które robi się symetrycznie po ich obu stronach w miejscu tak zwanych dołeczków. Ale oczywiście nie musicie mieć dołeczków, żeby wykonać sobie te kolczyki. Zazwyczaj do tego przekucia zakłada się biżuterię wykonaną z bioplastu, która musi być odpowiednio dopasowana oczywiście, aby zapobiec uciskaniu podczas tego, kiedy kolczyk jest opuchnięty i się goi. Poza tym miejsca te można rozpychać za pomocą tuneli. Czas gojenia jest oczywiście zindywidualizowany, ale zazwyczaj wynosi do około 2 miesięcy i nie należy do zbyt przyjemnych, przynajmniej w początkowej fazie, ponieważ możecie mieć problemy z jedzeniem. Eyebrow ring, bądź też standard eyebrow, to w zasadzie to samo przekucie, które różni się tylko rodzajem kolczyka, jaki wkładacie w miejsce piercingu. W przypadku eyebrow ringa oczywiście jest to kółko, w przypadku standardowego przekucia jest to zazwyczaj banan. Zazwyczaj przekucia brwi wykonuje się pod sam koniec brwi, w miejscu, w którym brew się zakańcza, ponieważ im bliżej nasady brwi, tym więcej zakończeń nerwowych, które można uszkodzić, co może doprowadzić nawet do sparaliżowania jakiejś części twarzy, uszkodzenia waszej mimiki twarzy. Więc musicie mieć pewność, że piercer, do którego idziecie, zna się na rzeczy i broń Boże, nie wykonujcie sobie przekucia brwi sami. W ogóle nie powinniście wykonywać żadnego przekucia sami. Czas gojenia tego przekucia wynosi od 2 do 3 miesięcy, jednak nie bądźcie zdziwieni, jeśli w początkowej fazie wasza brew będzie bardzo mocno zasieniona, może pojawić się także krwawienie i ogólnie będzie dość nieprzyjemnie. Anti-eyebrow jest to przekucie typu surface, czyli przekucie powierzchniowe, które wykonuje się symetrycznie do tego piercingu, który omawiałam przed chwilą, wzdłuż kości policzkowej, tutaj dokładnie na górze. Oczywiście, jeżeli jest źle wykonane i biżuteria jest źle dobrana, ma ono tendencję do migracji. Czas gojenia tego typu przekucia jest dość długi, wynosi kilka miesięcy, zazwyczaj od 4 do 5, chociaż oczywiście może się on Wam wygoić szybciej. Chin to kolejne przekucie powierzchniowe, które wykonuje się przy użyciu surface bara i jest to kolczyk, który robi się zazwyczaj pionowo na brodzie. Czas gojenia tego powierzchniowego przekucia jest krótszy niż w przypadku anti-eyebrow, jednak może wynosić on maksymalnie do 3 miesięcy, podczas których musicie bardzo uważać na to, żeby kolczyka nie naruszyć. Szczególnie panowie, którzy się golą, ponieważ miejsce tego nie można podrażniać żadnymi kosmetykami do golenia. Nie powinniście także nosić brody, gdyż może to stwarzać pewne problemy w noszeniu tego kolczyka. No i oczywiście pamiętajcie o odpowiedniej pielęgnacji, aby zapobiec jego migracji. Ostatnie przekucie, jakie dzisiaj omówimy, to vertical bridge. O standardowym bridge'u mówiłam przy okazji przekuć nosa. Odsyłam Was do tego filmu, jeżeli jesteście ciekawi. Vertical bridge jest inną wersją tego przekucia, jednak ze względu na duże ryzyko odrzucenia kolczyka wykonuje się ją dość rzadko. Jest to kolejne przekucie powierzchniowe, do którego wkłada się kolczyki typu surface. Nie powinno wkładać się tam żadnych innych kolczyków, gdyż możecie narazić się na uszkodzenie kanału przekucia, no i na bolesne powikłania związane oczywiście z migracją i z odrzuceniem biżuterii, jaką wkładacie w kanał przekucia. A zatem, kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Przebrnęliśmy przez wszystkie możliwe przekucia w rejonie twarzy.
A jeżeli jesteście ciekawi poprzednich części, to tak jak już mówiłam, odsyłam Was do nich, linki będziecie mieć w opisie pod spodem, a także tutaj w kartach na górze. Serdecznie zapraszam Was także do odwiedzenia moich pozostałych mediów społecznościowych, gdzie staram się publikować regularnie. I co? Do zobaczenia w następnym filmie, który będzie w środę bądź w sobotę. Buziaczki!